Siemanko, małe rzeczy, a cieszą. Tak jest właśnie w przypadku mojej osoby, taki stary byk jak ja, a gdy otrzymał dzisiaj informację o tym, że doręczono mi właśnie kolekcjonerkę War Within, szlak mi już w pracę trafiał i nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do domu i będę mógł to rozpakować. I powiem wam szczerze, że trochę mnie denerwowała cena tej kolekcjonerki, ale gdy zacząłem rozmiar tego pudełka, to mi trochę szczęka opadła. Podejrzewając angielskie luzactwo, domyślałem się, że box jest zbyt duży na zawartość, więc pewnie jest tam mniejsze pudełko, zresztą tak wyglądało na zdjęciu w Blizzardzie. I tu też zdziwienie. Więc już nie będę przeciągał, tylko bierzemy się do rozpakowywania, unboxingowania. Bo jestem ciekaw, co tam jest, bo pudełko wygląda naprawdę duże. Nie wiem, jak to się zmieści w moim małym gaming roomie. Może wam pokażę potem, jak mi się zmieści kabel i tak dalej. Jak ten gaming room wygląda? Jest malutki. Można powiedzieć, że o, tutaj ściana, dotykam dwóch ścian w tą stronę. A tutaj mi, tu mi brakuje jeszcze kawałka, żeby dotknąć w tą stronę. Więc jest bardzo mały, mam kawałeczek biureczka, więc może się uda, dobra. Lecimy z tematem. Więc pudełko... Czekajcie, musimy tego... Pudełko jest takie duże. W porównaniu z moją głową. Jest wielgachne. Otworzę sobie tylko górę. Myśląc, że w środku będzie folia bąbelkowa i coś jeszcze. Okazało się, że... Poczekajcie. Po wyciągnięciu tego, że tu już w sumie jest cała zawartość. Więc sobie wyciągniemy, na początek jest kopertka podobna do Dragonflighta i chyba wcześniejszych i podejrzewam, że tam będzie pewnie kod. Jest War Within kod do kolekcjonerki, ale na szczęście jest zdrapka, więc mogę wam pokazać, jak to wygląda i lecimy dalej, bo po prostu się już nie mogę doczekać. W środku jest pudło. W środku jest pudło mówiące o tym, że jest to 20-lecie Warcrafta. Mimo tego, że jest trochę gąbki jakby odgradzającej od krawędzi tego pudełka, to pudło z samego Warcrafta jest dość duże. Zobaczcie. W tamtym czasie kolekcjonerki z okazji 15-lecia nie kupowałem, więc nie wiem, jak była wielka, ale to jest dość duże i powiem wam, że fajnie jest wydane. Za chwileczkę zaczniemy to rozpakowywać, bo ja się nie mogę doczekać! Więc mamy trochę, odzyskać trochę miejsca. Pudełko jest konkretne. Coś tu jest pod spodem jeszcze. Pudełeczko jest konkretne, coś się tu rusza. Wow, okej. Okay. Czyli osobna jest kolekcjonerka, bo ta część mi się rusza tutaj, ta. Czyli domyślam się, że to jest kolekcjonerka zwykła. Z wszystkimi zawartościami, czyli z książką i tak dalej, a rozumiem, że w tym pudełku jest figurka, nie wiedziałem, jaka jest wielka. Myślałem, że jest mała, ale się okazuje, że jest większa niż myślałem. Więc może ta cena tej kolekcjonerki tak bardzo mnie nie zaboli, jak myślałem na początku, że mnie zaboli. Okej, rozrywamy folię. Widzicie? Taki stary emeryt jak ja. A patrzcie ten uśmiech. Widzicie to? To jest uśmiech prawdziwego dziecka. Hodujcie swoje wewnętrzne dziecko. Im dłużej będziecie bliżsi swojemu dziecku wewnętrznemu, im dłużej będziecie mieli z nim dobry relationship, tym dłużej będziecie szczęśliwi w życiu. Wow. War Within. Proszę bardzo. Więc tu jest War Within i to ta część się wysuwa, więc ją wysuniemy i tutaj mamy naszą typową dla Warcrafta kolekcjonerkę. Pudełeczko, którym zajmiemy się w sumie za chwilę, bo najpierw chciałbym zacząć tą figurkę. Nie wiem, gdzie ja w ogóle ją postawię, bo po prostu, zwyczajnie, w tym pokoju nie mam już miejsca na nic. Potem spróbuję wam zrobić przebitki kamerą, jak to wygląda może, ale jest ciasno strasznie. Ściągamy tą obwolutkę, że bardzo obwolutka wygląda, tak? Tu jest powiedziane, co jest w środku. Ten in-gaming stuff, to mnie interesuje. Dobra, to odkładamy na drugą stertę rupieci.
I teraz czas rozpakować figurkę. Delikatnie, żeby pudełka nie uszkodzić, bo może kiedyś to sprzedam za grube dolary. Pewnie nie. Mamy styropianek grawerowany z 20-leciem. Proszę bardzo. I chyba będę musiał wstać, więc wam wytnę, bo nie będę pokazywał brzucha do kamery. Powiem wam, że mam taki tutaj mały ten pokój i tak jest ciasnawo, że nawet nie ma miejsca na te pudełka, a co dopiero na te figurki. Może jednak rzeczywiście po 20 latach tułaczki na obczyźnie czas zjechać do Polski. W Polsce sobie w tym roku wybudowałem bardzo duży, mogę powiedzieć szczerze i mało skromnie, bardzo duży pokój gamingowy i streamingowy. Dzisiaj będę, za tydzień będę w Polsce, będę go właśnie odbierał. Oj, to wam pokażę. Jest naprawdę ogromny. Tutaj w Anglii nawet mój living room nie jest tak wielki jak ten mój pokój streamingowy, gamingowy. I tu mamy, proszę bardzo, naszą figurkę. Ale w dwóch częściach. Nie wiem, po czemu jest takie wielkie pudełko do tego wszystkiego. Gryphon Rider, proszę bardzo. Tu jest cokolwiek do niego. Tu mamy główną część, czyli skrzydła, ręce są osobno. Kurde, powiem wam szczerze, że jestem miło zaskoczony, bo figurka jest większa niż się spodziewałem. Ku mojej uciesze. Tak wygląda bez jeszcze montażu. Wszystko, ogon, wszystko się montuje osobno. Więc ją wmontowujemy w cokolwiek. Gumowe, choć jest pomalowane tak, że wygląda jak z brązu. Chociaż w tym momencie wielu z was robi o wiele lepsze figurki, drukując je na drukarkach. Kilku z was jest na naszym forum Warcraftowym Polski, więc wiecie, o czym mówię. Więc już jest zamontowany. I teraz bierzemy wszystkie pozostałe części. A, martwiłem się, że pudełko jest zbyt duże, ale reszta jest pochowana jeszcze w środku, więc rączka z młotem. Ogonek jest osobno. Nie wiem, gdzie ja to postawię. Naprawdę nie mam bladego pojęcia, gdzie ja tą figurkę postawię. Ogon do góry. I są skrzydła. Jedno skrzydełko. Które jest które? Zobaczmy. To jest to. OK. Podczas montowania wypadł mi ogon. No i nasza figurka jest gotowa. Za chwilę wam zrobię przebitkę z tego. Bo tak tu ciężko ją gdzieś wpasować. Ale super, naprawdę. Szkoda, że nie ork, ale w sumie to ten właśnie Gryphon Rider był jakby kluczową postacią w pierwszej grafice, w pierwszym Warcraftie, na pierwszych tapetach, więc jakby no jest to zgodne z klasyką i powiedzmy w jakiś sposób lorem Warcraftowym. Pudełko. Pudełko klasyczne, już ten standard, co był w Dragonflycie. Wydaje mi się, że jest troszeczkę grubsze, chociaż może mi się tylko wydawać. Musiałem porównać, a nie chcę się teraz tutaj ściągać. Ładny grawer. To trzeba im przyznać, że grawer jest ładny. U góry jest napisane World Soul Saga. Tutaj jak widzicie. No i nasz War Within. OK. Otwieramy. Po otwarciu. Proszę bardzo. No to już standard, książka z takim to języczkiem do wyciągnięcia. To jest to, co uwielbiam, artbooki, kolekcjonerki artbooków. Może przy okazji taki apel, jeśli ktoś z was gra jeszcze poza Warcraftem w Sea of Thieves
i przypadkiem ma artbook Sea of Thieves, Art of Sea of Thieves, i chciałby go po jakiejś rozsądnej cenie odsprzedać, to się do mnie odezwijcie, ok? Bardzo mi brakuje tego artbooka. Zacząłem grać w grę za późno i ominąłem tego artbooka, a chciałbym mieć go w swojej kolekcji, bo mam kilka fajnych projektów do narysowania i chciałem się wzorować, ale niestety nie mam. I rzecz, którą robię zawsze, jak kupię świeżą książkę, oczywiście jest ciężka, fajnie wydana, te same standardowe rozdziały, postaci, świat, bronie i tak dalej, bestiariusz, zawsze trzeba sobie wąchnąć książeczkę. To jest chyba jedyne moje uzależnienie, poza Warcraftem i Sea of Thieves. Wąchanie książek od dziecka, zapach farby drukarskiej, to jest po prostu najpiękniejsza rzecz na świecie i nikt mi nie powie, że tak nie jest. Mamy książeczkę i mamy kod, który wyciągnąłem wcześniej. I tutaj jest... O, proszę bardzo, już wypadło. To jest pin. Jest tutaj ork, więc myślę, że Thrall, Anduin. Jakiś elf, więc jest pin. Pin jest dość duży i metalowy, więc naprawdę wygląda fajnie. Jeśli ktoś z was zbiera piny, to jest to fajna rzecz. Ja pinów nie zbieram, możliwe, że go oddam komuś, bo znowu będzie leżał, może go sprzedam, może go w czymś wylosuję, zobaczę. No, ale na tą chwilę tutaj wygląda. I chyba tutaj zacznie się mój ból dupy, bo to wszystko, co jest w pudełku. Czyli, no okej, duża figurka, rozumiem. Kod do gry i pin. I tyle. Coraz mniej tych rzeczy dodanych do wersji pudełkowej. Tak jak zamówiłem, że cyfrowe rzeczy jest łatwo dodać, nie? Rampam, ciam, zrobione, dodane. Więc to nie powinno tyle kosztować. Ale wiecie co? Pad do myszki, mimo że są większe pady, jest teraz lepiej robione i tak dalej, bardziej użytkowe, bardziej nadające się do grania, to mimo wszystko powinien robić te klasyczne pady z grafiką Warwind dla kolekcjonerów właśnie, żeby dać im fizyczne coś w pudełku jeszcze, żeby poczuli się, że bardziej ich wydatek się opłacił, że jest większa satysfakcja z posiadania takiej kolekcjonerki. Zapychanie go w dużym pudełkiem i po prostu cyfrowymi rzeczami, to nie jest tak naprawdę fajna sprawa. No i no niestety próbuję to wyciągnąć, ten środek, ale ten środek się nie wyciąga, więc niestety to wszystko. W tak ładnym pudełku mamy tylko i wyłącznie pina. Duży, fajny, ciężki jest ten pin. I artbook. A na sam koniec mamy naszą figurkę. Czy to się odpłacało cenowo? Ciężko mi powiedzieć. Chyba wolałbym kupić figurkę od jednych z was drukujących te figurki i wystawiających na forum Warcrafta. No ale nic innego. Nic innego nie zrobię. I w sumie to by było na tyle. Udało mi się fajnie, bo za 4 dni w piątek wyjeżdżam do Polski na 3 tygodnie na urlop. I raz, że będę miał tylko 2 dni, żeby zagrać w pre-patcha, a dwa, jak wrócę, to już będziemy za chwileczkę mogli grać w tą grę, bo wracam 19, a za chwileczkę się to zaczyna, więc będziemy mogli grać w War Within. Ominie mnie 3 tygodnie nowego sezonu w Sea of Thieves, ale jakoś przeżyję. I tyle, już zaczynamy się chyba na streamie moim, albo na jakimś filmiku, jeśli ktoś z was mnie followuje i odwiedza mój profil.
Ciężko mi powiedzieć, czy jestem zadowolony, czy jestem rozczarowany. No bo duża figurka, zawartości ogólnie w pudełku mało, cyfrowa zawartość gry, czyli level boost mnie nie obchodzi, 30 dni beta access, co próbowałem, była lipa. Mount mi się średnio podoba, armor mi się nie podoba, końce może się przydadzą, ale ogólnie stwierdzam, że po raz kolejny, że cena zbyt duża do zawartości. No okej, dobra, nie wiem teraz, ile średnio kosztuje taka figurka w sklepie, więc może się opłaca. Aczkolwiek, no w sumie jest jak Wiedźmin mój. Gabardowo mniej więcej, no ale niestety to tyle. Mam też jeszcze kilka figurek Warcrafta zostawionych, bo resztę musiałem pochować do garażu, bo mi się już nie mieściło na półce. Ale mam tu Daraneya, mam tu Illidana. Oczywiście jest bardzo zakurzony, bo jak na faceta bywa, nie odkurzam za bardzo, nie ścieram za bardzo kurzu w tym pokoju. Wchodzę, gram i wychodzę. Ale w sumie, no, te jak wyszły, to kupiłem prawie wszystkie, ominąłem tam może z 3, teraz tego żałuję. To były początki życia w Anglii, początki styczności z takimi figurkami kolekcjonerskimi, myślałem, że będą dostępne non-stop, a się okazało, że były wypuszczane tylko przez jakiś okres i już nie można ich kupić, a nie jestem na tyle, jestem głupi i wydam dużą kasę na rzeczy z Warcrafta, ale nie aż tak wielką, za jaką ludzie chcą teraz te figurki, które mi brakuje, sprzedawać, więc odpuszczam. I to by było na tyle. Jeśli mogę wam powiedzieć, to zachęcam was do subskrypcji, dajcie jeszcze więcej powodów na wymalowanie uśmiechu na mojej starej, pomarszczonej twarzy. Streamuję teraz wtorki, piątki i soboty, poza tym urlopem, czyli do 19 sierpnia mnie nie ma. Potem wracam i streamuję teraz regularnie wtorki, w piątki, soboty. Większość to jest Sea of Thieves, bo mi bardzo mocno weszło i jestem mega fan, fajnie się gra, ale War Within też będę streamował, jak będę sobie grał. Bo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż nie wiem, co to się mogłoby podobać. Pozdrawiam was serdecznie. Dzięki, udanych wakacji, udanych urlopów, gdziekolwiek jesteście. And live long and prosper.